Historia miała swój początek zimą, kiedy zostałem wezwany do Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Funkcjonariuszom zależało na mojej opinii dotyczącej pewnej figurki z bursztynu, którą przechwycono podczas próby przemytu. Prośba milicji mnie nie zdziwiła, gdyż od pewnego czasu do skromnej pensji urzędnika dorabiałem sobie jako rzeczoznawca dzieł sztuki w sklepach Desy. Bursztynowa Wenus, bo takim mianem określiłem ową figurkę, była częścią kolekcji bursztynu sambijskiego, którą z muzeum w Elblągu zagrabili hitlerowscy najeźdźcy. Gdy zimą 1944 roku do miasta zbliżała się ofensywa wojsk radzieckich, zrabowane z muzeum przedmioty wywieziono z miasta wielką wojskową ciężarówką. Drogą na Pasłęg, Zalewo, Jeżwałd, Susz i dalej do Niemiec. Niestety między Zalewem a Suszem ślad ciężarówki urywał się, a właśnie tam leży przeogromny jeziorak. Kierowca, czmychając przed bombami radzieckich samolotów, najpewniej próbował przejechać przez zamarznięte jezioro, na którym pod kołami ciężkiego samochodu załamał się lód. Nie pozostało mi nic innego, jak spakować swój wehikuł i wyjechać na Mazury, aby już na miejscu zbadać sprawę. Moim celem było odnalezienie człowieka z blizną, który według posiadanych przez milicję informacji był współpracownikiem zatrzymanego na granicy przemytnika. Blizna na twarzy i akwalung na plecach były jedynymi tropami w tej zagadce. Ten człowiek z pewnością wiedział, gdzie zatonęła niemiecka ciężarówka i będzie próbował wydobyć z niej skarby. Nad jeziorakiem o tej porze roku było tłoczno od ludzi i samochodów. Zapowiadało się gorące lato, mnóstwo turystów ściągnęło do Iławy, aby stąd rozpierzchnąć się po olbrzymim nadbrzeżu piątego co do wielkości jeziora w Polsce. W kawiarni nad jeziorakiem konsumowałem w spokoju kiełbaskę z rożna i popijałem oranżadą, gdy ktoś zwrócił mi uwagę. Oto przykład braku doświadczenia turystycznego. Na taki upał najlepsza jest czarna kawa lub gorąca herbata. Czarna kawa lub gorąca herbata. Doświadczony turysta zawsze ma ze sobą termos, albowiem cechuje go przezorność. Tę litanię wygłosił starszy pan z wąsikami, pan Anatol. Nosił wędkarską kamizelkę marki Bomber, upstrzoną dziesiątkami kieszeni i kieszonek. Podobnie bogate w kieszenie miał spodnie. Przypominał miniaturę domu towarowego i byłem pewien, że można by się u niego zaopatrzyć nie tylko w szpulkę nici żądanego koloru, każdy rodzaj haczyka do wędki, kamienie, gaz do zapalniczek oraz zapałki i namiotowe śledzie. Pewne też było, że gdy tylko rozbije obóz, nagle okaże się, że w całej swojej przezorności zapomniał zabrać ze sobą coś bardzo ważnego. Jednocześnie do pomostu kawiarnianego zbliżał się przepiękny jacht. Patrzyłem zafascynowany na zgrabną sylwetkę łajby, próbując pokonać okropne uczucie zazdrości. Zawsze chciałem posiadać coś takiego i dumnie zdobywać mazurskie mariny. Z kabiny wyszedł młodzian, mający około 22 lat. Choć był chudy, blady, wymoczkowaty, poruszał się krokiem starego wilka morskiego. Wraz z nim pokład opuścił brodaty mężczyzna w wyszarzałej od słońca dżokejce i z czarnymi oto palenizny ramionami. Okazało się, że wymoczkowaty kapitan jest wicemistrzem Polski w spinningu i przybył nad jezioro, aby pobić absolutny rekord Polski i zdobyć złoty medal. Panowie posiadali mapę łowisk, z zaznaczonym miejscem, gdzie najlepiej upolować jest suma. Jak wiadomo, 80-kilogramowemu sumowi może naskoczyć nawet największy szczupak, król naszych jezior i rzek. Rozbiłem swój obóz w północnej części jezioraka, tuż obok przylądka Sandacza. Codziennie wdrapywałem się na pobliski pagórek, aby przez lornetkę obserwować otoczenie i szukać człowieka, który mógł w tych okolicach nurkować w poszukiwaniu zatopionej ciężarówki. Najczęściej jednak byłem świadkiem wędkarskich rozmów owego pana Anatola z Wackiem Krawacikiem, którzy również w tych okolicach się rozłożyli, aby rzucać wędziskiem. Szczupak to jest król wody, jak lew jest król dżungli! Metoda łowienia na pupę to kusownictwo! Pan Anatol przyczepił się do Krawacika jak rzep psiego ogona. Przypływał do niego motorówką, kręcił bączki wokół jachtu jak gówno w przeręblu i całymi dniami zabawiał rozmową na temat ryb, które warto pałaszować przy każdej okazji. Ryby zawierają fosfor i mózg lepiej pracuje. Niestety Krawacikowi ktoś zwinął ową mapę łowisk i połowy księcia spinningu nie były spektakularne.
Zdumiała mnie gorliwość, z jaką Wacek zabrał się za jej odnalezienie. Po pierwsze, nie zgłosił sprawy milicji. Po drugie, wszedł w komitywę z przywódcą lokalnych gangów młodzieżowych i jemu zlecił odnalezienie mapy. Podkradłem się do miejsca, gdzie się umówili na spotkanie i ze strzępków rozmów usłyszałem, że zaoferował za tę mapę 5000 zł. Jak mówił, ta mapa wszystko mu wynagrodzi z nawiązką. Zastanawiająca sprawa. Czy doświadczony wędkarz na podstawie teorii zdobytych w książkach nie potrafi wędkować bez mapy? Obserwacje brzegu długo nie przynosiły rezultatu. Ani płetwonurka, ani człowieka z blizną, ani śladu ciężarówki. Zaczynałem już tracić nadzieję. W końcu moja cierpliwość została nagrodzona. Przez lornetkę zauważyłem, że Wacek odprawia na jachcie taniec radości. Wyglądało to tak, jakby wreszcie złapał wielką rybę. Okazało się jednak, że nie była to ryba, a płetwonurek, który zahaczył się na wędzisko. Szybko zniknął w tonie jeziora, co wyraźnie wywołało popłoch na pokładzie jachtu. Tym płetwonurkiem był kaznodzieja ornitolog. Na początku swej przygody podwiozłem owego tajemniczego jegomościa wehikułem. Czyżby to on był człowiekiem z blizną? Tak pięknie mówił do mnie o przyrodzie. Panie Tomaszu, czy nie sądzi pan, że ptaki to najwspanialsze stworzenia na ziemi? Są symbolem piękna i wolności. Kajaki z motorkami, motorówki jazgotliwe jak hordy diabłów, to wszystko wdziera się latem na spokojne tonie naszych wód i powoduje nieodwracalne szkody. Jak w takich warunkach ma żyć kormoran? Niech no pan spojrzy, oto leci kiwik. Lubi zamieszkiwać nad dużymi zbiornikami wody, gniazda buduje w szuwarach. Lot ma ślizgowy, podobny do jaskółki, żywi się owadami. Ale i kiwik wkrótce wyniesie się z tego jeziora. Ludzie, gdziekolwiek się nie pojawią, zabierają ze sobą ryczące pudła odbiorników tranzystorowych, do późnych godzin świecą lampami jarzeniowymi, z nocy czyniąc dzień i budząc grozę wśród ptactwa. Sprawa ornitologa wyjaśniła się następująco. Komenda milicji, która u mnie zasięgała opinii w sprawie bursztynowej Wenus, wysłała nad jezioro swojego pracownika. Miał rzekowo czuwać nad moim bezpieczeństwem w trakcie trwania tej przygody, a jednocześnie próbować odnaleźć zatopioną ciężarówkę. Kaznodzieja ornitolog poinformował mnie również, że owy człowiek z blizną od dawna przebywa w więzieniu, a skarb na miejscu wydobywany jest przez Wacka Krawacika i Brodacza. To oni ukradli owemu człowiekowi z blizną mapę, na której zaznaczone jest miejsce zatopionej ciężarówki. A więc moje wątpliwości co do mapy łowisk okazały się słuszne. Brodacz codziennie rano zakładał na plecy akwalung i schodził pod wodę, aby z zatopionej ciężarówki wydobywać zaginione zbiory. Potem, jak gdyby nigdy nic, opalał się na jachcie, a jego przyjaciel spinningował lub po prostu sobie pływał. Nie chcieli jednak wywozić zrabowanych rzeczy na swoim jachcie, stąd ich nagła przyjaźń z panem Anatolem. Miał być ich drugim wariantem, nieświadomie przewożącym skarby w swoim samochodzie, w tobołkach pośród innych bagaży. Skoro rozszyfrowałem ich zawiłą intrygę, reszta należała już do milicji, czym zajął się kaznodzieja ornitolog. Wróćmy na chwilę do początku mojej przygody, do owego dnia, gdy przybyłem nad jeziorak i zajadałem się kiełbaską z rożna. Oprócz pana Anatola, uwagę moją przykuł młody chłopak z olbrzymią szopą czarnych włosów na głowie, spływających po ramionach jak skrzydła kruka. Używając wulgarnego języka uliczników, chwalił się, jakie to hece i psikusy sprawia turystom i jak wiekopomne będzie jego panowanie nad jeziorem, gdzie wraz ze swoją bandą wyrostków przybył na wyraj. Nie mógł mieć więcej niż 17 lat. Co sprowadziło go na złą drogę? Może mógłbym mu pomóc? Czarny Franek, bo taką ksywę nosił, zaczął zaczepiać młodą dziewczynę, która skromnie podeszła do mojego stolika i zaczęła konsumować bułkę, odwinąwszy bibułkę. Dziewczyna nazywała się Marta, mieszkała w tych stronach, powracała do domu obwieścić rodzicom, że zdała egzamin na wyższą uczelnię. Nagle Czarny Franek wystąpił na środek kawiarni i ze znanych tylko nienackiemu narracyjnych przyczyn odczytał na głos treść karteluszka, który właśnie mu przyniesiono. Jesteście bandą opryszków. Jeśli znów w tym roku spróbujecie grasować nad jeziorakiem, pożałujecie tego. Rozprawię się z wami. Kapitan Nemo. Jakby na potwierdzenie tych słów, przez jezioro przepłynął prześliczny ślizgacz z wyraźnym napisem Kapitan Nemo na jednej z burt.
Zachodząc każdego dnia na wzgórek i obserwując jezioro, nieustannie byłem świadkiem chuligańskich wybryków bandy Czarnego Franka. A to komuś ukradli motorówkę, a to włamali się do magazynów z żywnością. Przeszkadzali turystom w wypoczynku tak srogo, jak tylko pozwalała im wyobraźnia. Jak pamiętamy, kres ich wybrykom obiecał stawić niejaki kapitan Nemo, samozwańczy strażnik porządku na jeziorze. Gdy tylko pojawiała się możliwość, zakradał się do ich obozu, dokuczał bandzie, chcąc przepędzić ich z tych stron raz na zawsze. Kiedy wreszcie mu się to udało, a wyrostków z bandy aresztowała milicja, tajemnica Nemo wydała się. Czarny Franek przystał wtedy do mnie. Wyciągnąłem go z więzienia z obietnicą roztoczenia opieki wychowawczej na czas wakacji. Wprawdzie nie posiadałem dzieci ani nawet żony, ale autor opowieści uznał, że idealnie się do tego nadaję. Od czasu do czasu przypływała do mnie Marta na swojej rybackiej krypie i wraz z nią pływaliśmy po jeziorze. Franek obserwował ją z uwielbieniem. Myślę, że dziewczyna bardzo mu imponowała. Domyślając się tego i owego, postanowiłem wykorzystać tę sympatię dla celów wychowawczych. Spoglądając na tonące w zachodzie słońca jezioro, zagadałem do Franka. Jako przywódca bandy nie zaimponowałeś jej. Wprawdzie zwróciłeś na siebie jej uwagę, ale tylko na tyle, że postanowiła rozbić twoją bandę w perzynę, a ciebie przegnać z jeziora. Możesz mi wierzyć lub nie, ale mógłbyś jej zaimponować tylko jednym. Gdybyś nagle stał się zupełnie innym człowiekiem. Pomyśl, ona przyjedzie tu znowu w przyszłym roku. I kogo napotka? Czarnego Franka, który jest kandydatem na samodzielnie pracującego rybaka? A kiedyś może zbudujesz dom nad jeziorem i staniesz się rybakiem pełną gębą, prowadzącym własną gospodarkę nad jeziorakiem. Ona też tu wróci, po studiach. To były głośne marzenia. Może podświadomie wyrażałem swoją własną tęsknotę, aby mieszkać nad Mazurskim Jeziorem, żyć tutaj, pracować? Dziękuję za wytrwanie aż do tego momentu. Pamiętaj, aby podzielić się swoim komentarzem oraz, jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, zasubskrybować kanał. Dzięki temu nie przegapisz podobnych materiałów w przyszłości. Cześć!